Owiana złą sławą mroczna tabliczka. Większość z Was na pewno wie, czym jest i do czego służy słynna na cały świat Ouija. W internecie krąży mnóstwo nagrań ludzi, którzy postanowili jej użyć. Niewytłumaczalne zjawiska, przesuwające się przedmioty, demoniczny śmiech, płacz, gardłowe krzyki i odgłosy wydobywające się z wnętrza ciała w taki sposób, jakby ktoś obcy nim zawładnął. Tak z reguły kończyły się zabawy z Ouija. Dla niektórych spirytystyczna tarcza, przekaźnik do zaświatów, dla innych zwykły przedmiot. Wielu stawia sobie również pytanie, czy opatentowany niegdyś produkt, dzisiaj już masowej produkcji, faktycznie działa i spełnia zadanie, do jakiego został stworzony. Jakie były początki słynnej tablicy duchów? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się jej bliżej. Na początek kilka słów o tym, czym są oraz jak wyglądają popularne tabliczki Ouija. Najczęściej są to płaskie tablice wyprodukowane z drewna, ale mogą być produkowane również z gumowego korka i przybierać kształt okręgu. Oznaczone są literami alfabetu, liczbami od 0 do 9, słowami tak, nie oraz wyrażeniem do widzenia. Mogą również występować różne symbole, na przykład słońca i półksiężyca. W grze używa się wskaźników, małych kawałków drewna lub plastiku w kształcie serca lub trójkąta, jako ruchomego wskaźnika do przelitrowania wiadomości podczas seansu. Uczestnicy kładą palce na wskaźniku, który przesuwa się po tablicy, aby przeliterować słowa. Pierwszych wzmianek na temat tabliczki Ouija i jej użycia można doszukać się już w średniowiecznych Chinach, mniej więcej około 1100 roku, w historycznych zapiskach dynastii Song. Taką metodę komunikacji oraz zapisu określano wtedy słowem Fuji, czyli pisaniem planszowym. Używano tego sposobu do odczytywania znaków oraz pozornego środka nekromancji i komunikacji ze światem duchów, który prowadzony był podczas specjalnych rytuałów. Dostęp do praktykowania techniki zapisywania znaków na tablicy miała wyłącznie szkoła Quanzhen. Powstała w północnych Chinach około 1170 roku. Dopiero dynastia mandżurska Qin, która rządziła w latach 1644-1912, zakazała praktykowania takiego pisma. Podobne pismo stosowano również w Indiach, a także w niektórych krajach europejskich. Dawniej wierzono, że duchy mogą komunikować się ze światem żywych właśnie za pomocą tej tabliczki. Niemal do końca XIX wieku medium używali tabliczki Ouija do komunikacji ze zmarłymi. Wtedy to, 28 maja 1890 roku, pojawił się człowiek, który z tabliczki Ouija postanowił stworzyć własny biznes. Elijah Bond, amerykański prawnik i wynalazca, wprowadził tabliczkę do użytku komercyjnego w 1891 roku. Tabliczka nie od razu traktowana była jako forma komunikacji z duchami. Na początku pełniła funkcję gry towarzyskiej, której celem nie jest wywoływanie duchów, a wyłącznie niewinna zabawa. Również nie od razu określana była swoją dzisiejszą nazwą. Dopiero 10 lat później, kiedy jeden z pracowników Bonda, William Fuld, przejął produkcję gadżetów i rozpoczął produkcję własnych tablic, sprzedawał je pod nazwą Ouija. Za pomysłodawcę nazwy Ouija uznaje się Charlesa Kennarda, który twierdził, że to właśnie sama tabliczka wskazała mu swoją nazwę podczas jej używania, co miało oznaczać starożytne egipskie słowo powodzenia. Słowo Ouija może mieć również inną formę wymowy. Ouija, jako połączenie dwóch słów, francuskiego oui, czyli tak, oraz niemieckiego ja, o tym samym znaczeniu. Po wojnie secesyjnej tablica stawała się coraz bardziej popularna w Stanach Zjednoczonych. Miała służyć ocalałym na froncie w celu komunikacji z zaginionymi rodzinami. Tablica stawała się coraz bardziej popularna nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Przekonania paranormalne i nadprzyrodzone związane z tabliczką zostały podważone i skrytykowane przez społeczność naukową
i są określane jako pseudonauka. Działanie tablicy można wytłumaczyć nieświadomymi ruchami osób kontrolujących wskaźnik, zjawiskiem psychofizjologicznym zwanym efektem ideomotorycznym. Efekt ideomotoryczny odnosi się do osób wykonujących ruchy lub działających bez świadomego rozważania. Jak do tablicy Ouija podchodzi Kościół katolicki? Od zawsze krytykował sposób ich wykorzystania, uważając, że używanie tablic jest szkodliwe i wiąże się z wróżbiarstwem. W niektórych częściach świata zakazano korzystania z Ouija, sądząc, że plansza służy do rozmawiania z diabłem, a nie z duchami bliskich zmarłych. Nawet dziś niektóre religie chrześcijańskie oponują przeciw używaniu tablic, uważając, że to jedne z najgroźniejszych akcesoriów okultystycznych świata. Niektórzy uważają tabliczkę Ouija za przerażającą planszę, która otwiera portal do innego świata. Inni za zwykły przedmiot masowej produkcji. Co jeśli jednak wierzymy w jej działanie i chcielibyśmy spróbować? Warto przed jej użyciem zastosować się do poniższych zasad. Przygotowanie. Zbierz kilku zaufanych towarzyszy. Źródła podają, że w Ouija nie powinno się grać samemu, lecz większa grupa ludzi może wprowadzić chaos i zamieszanie. Najlepszym wyjściem będzie zaproszenie do gry jednej lub dwóch zaufanych osób. Ważnym elementem będzie odpowiedni nastrój oraz miejsce. Przygaszone światło, świece, kadzidło i cisza. To najlepsze warunki do przeprowadzenia seansu. Pozwalają na skupienie się na komunikacji i nic wokół nie będzie w stanie nikogo rozproszyć. Zadbaj też o wyciszenie siebie i swojego umysłu. Myśl pozytywnie. Bądź cierpliwy, uprzejmy i zachowuj spokój. Jak większość rzeczy, komunikacja za pomocą tabliczki również wymaga cierpliwości. Duchy nie pojawiają się na zawołanie i potrzebują skumulowanej energii, żeby udzielić odpowiedzi. Nie denerwuj się, jeśli będzie to trwało chwilę. Skoncentruj się na odpowiedzi, nawet jeśli będzie to trwało jakiś czas. Skup się na tym, jakie pytania chcesz zadać. Bądź uprzejmy i nawet jeśli wydaje ci się, że nie dojdzie do żadnej komunikacji z drugą stroną, nie rób sobie z seansu spirytystycznego żartów. Dokładnie przemyśl, jak taka komunikacja ma przebiegać. Wyznacz jedną osobę, która będzie nadzorowała grę i zadawała wszystkie pytania. Zapobiegnie to chaosowi oraz ułatwi przebieg gry. Wyznacz także osobę, która zapisuje odpowiedzi, na których zatrzyma się znacznik. Poproś wszystkich graczy, aby delikatnie położyli palec wskazujący i środkowy na wskaźniku. Powoli przesuwaj go w kółko i skup się na tym, o co chcesz zapytać. Oprzyj na nim mocno palce, ale bez większej siły. Przywitaj się. Zadawaj pytania pojedynczo, z długimi przerwami. Daj drugiej stronie czas na odpowiedź. Nie zadawaj pytań, na które nie chcesz znać odpowiedzi. Ani takich, które związane są z twoją przyszłością lub przyszłością twoich towarzyszy. Nigdy nie uzyskasz poprawnej odpowiedzi. Duchy nie widzą przyszłości. Jeżeli w dowolnym momencie przestraszysz się bądź poczujesz, że sesja wymyka się spod kontroli, przesuń wskaźnik na pole do widzenia, pożegnaj się i podziękuj za komunikację. Zdania na temat demonicznego działania tabliczki Ouija są podzielone. W internecie jest mnóstwo filmów ukazujących zgubne w skutkach działania tabliczki na osobach, które postanowiły za jej pomocą skontaktować się z duchami. Dziwne napady demonicznego śmiechu, paniczny strach, pusty wzrok wpatrujący się w nicość. Dla jednych są to dowody na to, że Ouija faktycznie działa, a dla innych zwykła gra aktorska pod publikę. My jako grupa badająca zjawiska niewyjaśnione również mieliśmy styczność z tabliczką. Co prawda stworzoną przez nas samych i na potrzeby filmu, ale nigdy nie doświadczyliśmy związanych z tym nieprzyjemnych sytuacji. Nasuwa się więc kilka pytań związanych z jej działaniem. Czy przedmiot masowej produkcji faktycznie pozwala na komunikację z duchami? Czy może to być tabliczka zrobiona własnoręcznie i efekt będzie taki sam? Czy musi to być tabliczka Ouija, a nie na przykład inny przedmiot o znamionach paranormalnych? Czy to na pewno tabliczka prowokuje odpowiedzi z zaświatów, a nie któryś z uczestników seansu, będący na przykład przekaźnikiem i posiadający predyspozycję do komunikowania się z drugą stroną? Czy gdyby Bond opatentował kostkę Ouija zamiast tabliczki, to równie skutecznie mogłaby służyć do komunikacji z duchami?
Wydaje nam się, że pytań i wątpliwości związanych z tabliczką Ouija jest więcej niż odpowiedzi. Nawet w naszej grupie istnieją podziały związane ze skutecznością jej działania. Jedni twierdzą, że tabliczką nie należy się bawić. Drudzy, że to nie tabliczka jest odpowiedzialna, jeżeli w ogóle, za kontakt z drugą stroną, a osoba, która bierze udział w seansie. Jakie jest wasze zdanie? Używaliście kiedyś tabliczki i jakie były tego efekty? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Śledźcie kanał po więcej filmów o podobnej tematyce.